już teraz, na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Naszym gościem jest Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Po raz drugi witamy państwa. Panie prezydencie, Damian Bartyla, pański poprzednik, mówi dziś w Dzienniku Zachodnim: jako prezydent Bytomia również miałem pewne wątpliwości co do działania BPK w określonych obszarach. Co pan o tym sądzi? No, myślę, że po raz kolejny mija się z prawdą, bo chyba zapomina, że to my wnioskowaliśmy o kontrolę NIK i przeprowadzenie i ujawnienie raportu Deloitte'a i to się nie stało. My osobno skierowaliśmy później swoje zawiadomienie do NIK, czego skutkiem jest właśnie ta kontrola, ten raport i te dokumenty, które państwu całkiem niedawno przedstawiliśmy. No, prezydent Bartyla mówi tak też, że nigdy nie chowałem głowy w piasek i dlatego też zleciłem przygotowanie tego raportu, stworzenie tego raportu, przekazanie jego wyników odpowiednim służbom. To o jaki raport tu chodzi? To jest ocena, myślę, pana prezydenta, byłego prezydenta. Raport Deloitte'a, w mojej ocenie prawda jest taka, że obecny prezes, który zastał firmę w takim stanie, jakim jest, zdecydował o sporządzeniu takiego raportu, a później zawiadomił organy ścigania, jak potwierdził mi to w rozmowie, którą z nim odbyłem. Prawie dwa lata temu prezydent Bartyla mówił też, że wyciągnął konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości w BPK. Coś takiego miało miejsce? Odnajdujecie ślady tego, nie wiem, w dokumentach na przykład spółki? No jakby tak się stało, to pewnie nie umknęłoby to uwadze kontrolerów NIK, a ich wnioski, ich zalecenia, kwoty, które tam są podawane, świadczą o zupełnie czym innym. A ten raport Deloitte, o którym pan wspominał, pamiętam, kiedy ostatnio chyba rozmawialiśmy, to szukaliście go w urzędzie i co, odnaleźliście w końcu? No, takiego raportu nie było w urzędzie, nie było w spółce, zwróciliśmy się, mam nadzieję, że lada chwila w spółce ten raport będzie i będziemy mogli go państwu pokazać. Ale to co, on się zgubił? Zaginął? No dobre pytanie. W każdym razie nie było egzemplarza w siedzibie spółki. Ile wynosi dziś zadłużenie bytomskiego przedsiębiorstwa komunalnego? No to jest blisko 180 milionów złotych. A, to o tyle dobrze, że nie zmieniło się przez bodaj półtora roku, bo tyle wynosiło też chyba w 2017. Proszę pamiętać, że nasze działania były dość intensywne, a kontrola NIK-u i zainteresowanie już później różnych służb spowodowały to, że te rzeczy, o których pan tutaj wspomniał, no po prostu jakby były realizowane z dużo, dużo mniejszą intensywnością. I co dalej? Jak pan na przykład zamierzacie to zadłużenie zlikwidować? No przede wszystkim, tak jak wielokrotnie to powtarzałem, trzeba mocno zracjonalizować wydatki tej spółki i to się dzieje. Nie mamy dzisiaj pięciu kancelarii, tylko jedną kancelarię obsługującą prawnie ten BPK, jak to bywało kiedyś. Proszę zwrócić uwagę, że tam mówiliśmy o kwotach blisko miliona złotych na taką obsługę, co jest jakby znaczącym wydatkiem. No również analizujemy wszystkie inne koszty pożyczkowo-promocyjne. To wszystko dzisiaj, ten kurek został zakręcony. My mamy świadomość, że nie mamy żadnych własnych pieniędzy, mamy pieniądze mieszkańców, czy z opłat za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, czy też z podatków, dlatego musimy racjonalnie wydawać każdą złotówkę. Powinna być bogata spółka, no, relatywnie bogata spółka, monopolista, spółka komunalna. Nie mam wątpliwości, że gdyby nie taka polityka poprzednich władz, pewnie taką by była. Teraz tramwaje śląskie, w których dojrzewa chyba, co jakby to powiedzieć, historyczny konflikt pomiędzy samorządami. To jest dobre określenie? Nie, no zgadza się. Sytuacja jest co najmniej dziwna. No, prezydent dużego, wiodącego miasta mówi, że w imię dbania o interesów własnego miasta ogranicza możliwość udziału w organach nadzoru innych udziałowców tej spółki Tramwaje Śląskie. No, wydaje się to trochę dziwne. No to po kolei, dlaczego pan między innymi nie zgodził się na poszerzenie składu Rady Nadzorczej tramwajów? No dlatego, że na spotkaniu, które zorganizował pan prezydent Krupa, nie przedstawił żadnych argumentów ku temu, żeby to zrobić. Ale mówił nawet publicznie o tych argumentach. No, Katowice są największym udziałowcem, najwięcej inwestują, chciałyby mieć też realny wpływ na to, jak ta spółka funkcjonuje. Sytuacja, która miała miejsce później, pokazuje, że mają realny wpływ, bo proszę zauważyć, że nie pozwolono powołać nam przedstawicieli do Rady Nadzorczej. No właśnie, Katowice o tym zdecydowały. W związku z tym Kara za to, że nie zgodziliście się na większy skład rady? No ja to tak odbieram, ale jeśli ten rów pomiędzy Katowicami i całą resztą
zresztą dalej będzie tak mocno kopany, to może trzeba się zastanowić, czy finansowanie spółki nie powinny przejąć całe Katowice, no bo skoro jakby nasz udział i nasze głosy są w tym wszystkim nieistotne, no to być może pan prezydent ma zupełnie inną opcję na tą działalność. Mówię o konflikcie również, bo słyszałem taką opinię, że Platforma Obywatelska przejęła właśnie władzę w tramwajach śląskich. Pan z Koalicji Obywatelskiej, prezydent Sosnowca, prezydent Chorzowa również z Platformy. Nie, no myślę, że to jest jakby już dorobienie ideologii do całej sytuacji. No ja myślę, że wszystkie głosowania, które bywały wcześniej w tramwajach śląskich, pokazują, że w 99% one odbywały się jednogłośnie. Nie było tam nigdy żadnych konfliktów i nagle okazuje się, że jest jakiś problem. No i szkoda, no bo myślę, że prezydent dużego, wiodącego miasta powinien zawsze być tym, co łączy, a nie dzieli, a wyszło zupełnie odwrotnie. Znaczy ja nie twierdzę, że ten zarzut, to przytoczyłem, to jest jakiś sensowny zarzut. Przytaczam po to, by pokazać, że nawet tam właśnie, w tramwajach, jak pan sam zauważył, przez lata również podejmowano tam wręcz kolegialnie decyzje w Radzie. W tych tramwajach czuć chyba politykę. No pewnie tak, no bo pan prezydent powtarzał o tym, że dba o interes własnego miasta, a ten interes nigdy nie był zagrożony. Nic na to nie wskazuje i nie ma na to żadnych dowodów, więc być może faktycznie jest to polityka, ale jeśli jest to polityka, to w wyjątkowo nieudolnym stylu. Jak wy zamierzacie się porozumieć? Jak pan sobie to wyobraża na przykład na, nie wiem, łonie metropolitalnym również? Bo to są przecież te same osoby, podobne ambicje, interesy, ale również, jak pokazuje przykład, animozje. Ja myślę, że pan prezydent w końcu pójdzie po rozum do głowy i nie będzie robił tego typu blokad, no bo przecież naturalnym jest, że udziałowcy spółki powinni mieć w Radzie Nadzorczej swoich przedstawicieli, a na chwilę obecną Chorzów i Bytom nie ma. A obietnica brzmi jak? Kiedy tego przedstawicieli? Dwa miesiące minęły od wyborów. Właściwie to Bytom, Chorzów powinny tego przedstawiciela mieć już od tego czasu mniej więcej. No nie wiem, jak pan to ocenia, ale dla mnie momentami to brzmi jak szantaż, tak? Albo zwiększycie ilość członków w Radzie Nadzorczej, albo nie zostaniecie wybrani. No myślę, że to w dzisiejszych czasach i przy takich relacjach personalnych i politycznych w ogóle nie powinno mieć miejsca. Czy wczorajsze potwierdzenia wiceministra sportu, że są pieniądze na lodowisko w Bytomiu, to pana uspokoiły, uradowały? No to jest cały czas ogromny problem i każda duża inwestycja... Problem? Tak, każda myślę, duża... że problem bogactwa w tym przypadku. Problem, temat lodowiska jest problemem. Możliwość pozyskania środków oczywiście jest bardzo dobrą informacją, ale jakby ta inwestycja, jak i każda duża inwestycja w takim mieście jak Bytom jest bardzo problematyczna i trudna do zrealizowania, ale oczywiście krok po kroku zmierzamy do tego, aby powstało nowe lodowisko. Rozumiem, że ta problematyczność tego zagadnienia polega na tym, że nie macie pieniędzy, tak? Bo tutaj jakieś 25-30 milionów trzeba przygotować po stronie miasta. Tak, no jakby miasto oczywiście ma problemy finansowe. Proszę zwrócić uwagę, że ciągle brakuje nam wkładu własnego na realizowane projekty unijne, które realizujemy w ramach różnych programów. No a teraz dochodzi jeszcze oczywiście wkład własny do lodowiska, ale musimy te problemy pokonać i myślę, że tak się stanie, dlatego że ta sytuacja z obecnym lodowiskiem, czy z tym, co po nim zostało, musi w końcu zostać przecięta. A co z, tak a propos projektów unijnych, to wspomnijmy jeszcze, co z programem rewitalizacji Bytomia? Mieli się rewidować też to, na jakim on jest etapie, jak wyglądają te projekty, no cóż, no i co, po dwóch miesiącach? Tak, no minął ten pierwszy okres, w którym ładnie można było się pochwalić aplikacją, uzyskanymi środkami. Teraz jest czas realizacji, który pokazuje, że ewidentnie miasto nie było przygotowane do realizacji ani służby, ani służby finansowe, ani służby techniczne, bo nie mamy wkładu własnego. Mamy źle przygotowane dokumentacje, które nie pozwalają na przeprowadzenie przetargów. Mamy mocne niedoszacowania od 14 do 120%, co powoduje, że nie potrafimy rozstrzygnąć przetargów w wielu miastach. Różne dziwne założenia dotyczące tych projektów, no bo skoro ktoś godzi się na likwidację ubikacji na korytarzu, a nie przeznacza pieniędzy na wybudowanie ich w mieszkaniu, no to coś jest nie tak. Więc takie projekty, jak projekt rewitalizacji w Bobruku, pozostawiają wiele do życzenia i są pod dużym znakiem zapytania.
pod dużym znakiem zapytania, czyli co, Bytom może stracić kolejne pieniądze? No nie, my już szybciutko przystąpiliśmy do procedury zmiany gminnego programu rewitalizacji i będziemy się starali te środki alokować w innych projektach. No dlatego, że są miejsca, w których po prostu fizycznie nie będzie można tego zrobić. Z dwóch powodów, o których wspomniałem, czyli źle przygotowanej dokumentacji, braku odpowiedniego wkładu własnego, no i sytuacji na rynku budowlanym, która ewidentnie pokazuje, że są ogromne niedoszacowania. Marszałek rozumie wasze problemy, wasze położenie w tej sytuacji? No jesteśmy w stałej relacji z wiadomych względów, tak. Członek zarządu, była pracownica Urzędu Miasta, również jest zainteresowana tym, żeby ten projekt został sfinalizowany w najlepszy możliwy sposób, dlatego na razie współpraca jest dobra i chciałbym, żeby tak zostało. A z dokumentacją, ze szczegółami dotyczącymi lodowiska, to jeszcze wracając do tego tematu, to zdążycie do czerwca? Musimy. Musimy pierwsze dokumenty, pierwsze założenia przygotować na marzec, natomiast dokumentację, która będzie podstawą do uruchomienia przetargu, musimy mieć do czerwca i myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. A pan wierzy o tym, że ministerstwo no, pewnie z 20 milionów nie dołoży do tego lodowiska, tylko pewnie 10 lub kilkanaście, no to tutaj to oznacza no, spory wydatek. Skąd by to weźmie pieniądze na to? Mówi pan, że no, są problemy, no ale to tutaj jest być albo nie być, chyba no, dlatego. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze mamy część środków nierozdysponowanych z EBI. Wstępnie ta instytucja wyraziła zgodę na częściowe sfinansowanie takiego obiektu, więc być może skorzystamy z tych środków, ale też staramy się ten montaż finansowy zrobić szerszy. Chcemy tam zastosować też najnowsze technologie związane z odzyskiem ciepła, co pozwoli nam również posięgnięcie pieniędzy z Funduszu Ochrony Środowiska i innych możliwych, ale no to już duża taka łamigłówka. Nadal pan myśli o tym, by to lodowisko znajdowało się w Sząbierkach? Przenieść je z dzisiejszej lokalizacji? Nie, no raczej ta lokalizacja z różnych względów nie wchodzi w grę. Historycznych też. Zapewne. My pytam o Sząbierki, bo jakoś tak chyba nie najlepiej układa się współpraca Sząbierek z innymi klubami szkolącymi młodzież w Bytomiu. O co tu chodzi? No, nie do końca tak jest. Proszę zwrócić uwagę, że w Sząbierkach akurat jest również duża akademia piłkarska, ciesząca się dużym powodzeniem wśród rodziców, a problem tkwi w tym, że w Bytomiu jest za mało boisk treningowych, boisk, na których mogłyby trenować dzieciaki. No i często na boisku, jednym, jedynym, niedawno wybudowanym w Sząbierkach, jest mnóstwo grup, no i ciągle jest ten konflikt, bo boisko jakby nie ma czasu na jego renowację i włodarze klubu, którzy są przypisani do tego obiektu, no bardzo się o niego martwią, starają się o niego dbać, no i pewnie ta irytacja i te konflikty biorą się właśnie stąd. Tylko przedstawiciele innych klubów, które szkolą dzieci również, nawet rodzice mówią, że zdarza się tak, że te boiska są puste na terenie Sząbierek, ale nie są na nie wpuszczane inne kluby, żeby po prostu jakby wykonywać swoje zadania. Słyszał pan o czymś takim? No, staramy się tego typu sygnały sprawdzać i reagować. To się wydaje jakaś błahostka. Dlaczego to urosło do rangi problemu, który trzeba rozwiązywać? Środowisko piłkarskie jest bardzo trudnym środowiskiem. W wielu miejscach mocno skonfliktowanych. Pewnie to też nie pomaga w rozwiązaniu tej sytuacji, ale myślę, że lada chwila uregulujemy. To od miesięcy podobno się ciągnie. No wczoraj było jakieś spotkanie też z wiceprezydentem Frasem w tej sprawie, między innymi. Tak, no tak by jest pokłosie niepodejmowania racjonalnych decyzji w ostatnim czasie i pozostawieniu tych problemów klubom, a przecież administratorem tych obiektów jest miasto. Właśnie, to są miejskie obiekty. Dokładnie i to tam powinny zapadać decyzje i myślę, że tak się będzie działo. To jakie jest rozwiązanie tego problemu? To jeśli kluby nie będą potrafiły się porozumieć, to odgórnie zostanie narzucony ten harmonogram i tyle. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Radio Piekary.